Istniejemy od 1991 roku. Zmieniali się uczestnicy wspólnoty. Zmieniali się opiekunowie, duchowi. Zmienialiśmy także miejsce spotkań. Ale wspólnota wciąż trwa. Sercem i mózgiem wspólnoty jest siostra Aleksandra. Wszystkie uśmiechnięte buzie podczas zabaw zawdzięczamy siostrze Monice. To, że wspólnota ma dach nad głową, zawdzięczamy naszemu księdzu proboszczowi. A oto sylwetki naszych opiekunów duchowych. Każde spotkanie i świętowanie rozpoczyna msza święta, podczas której kazania kierowane są do naszych dzieci. Jednoczy, a zastawiony stół także cieszy. Rodzice o to dbają. Wszystkie ważne sprawy załatwiamy przy suto zastawionym stole. Imieniny. Urodziny każdego uczestnika to święto całej wspólnoty. Przyjście z prezentami świętego Mikołaja to wielkie przeżycie. Dzieci bardzo lubią się bawić. Zawsze znajdzie się okazja, by potańczyć. Ale także popracować. Piękne, słoneczne dni spędzamy na świeżym powietrzu, przy ognisku lub na spacerze. Lubimy być ze sobą i spędzamy razem nawet parę dni. Ostatnio w Rybakach, w pięknym ośrodku nad jeziorem i w lesie. Thank you.
najpiękniejszą wycieczką. Był dla nas wyjazd do Wilna i na Suwalszczyznę. Oj, dużo ich było. Jasełka, przedstawienia o naszym błogosławionym papieżu, o świętej Teresce od Dzieciątka Jezus. Występowaliśmy w kościele przed naszymi parafianami. Bohaterowie naszych przedstawień byli bardzo przejęci i świetnie się prezentowali w pięknych strojach. Co roku w Glotowie, a także w kościele, nieść krzyż Jezusowi to był nasz obowiązek. W zdrowym ciele zdrowy duch. Dzieci lubią ćwiczenia gimnastyczne i chętnie biorą udział w olimpiadach, w pieniężnie, ornecie i świątkach. Wielkim wyróżnieniem dla naszej wspólnoty była wizyta arcybiskupa Edmunda Piszcza. Odwiedził nas również mistrz szkolarski Bolesław Krawczyk. To tylko część naszej działalności, którą przedstawiliśmy w wielkim skrócie. Zainteresowanych naszym wspólnotowym życiem zachęcamy do obejrzenia naszych kronik.